Ewangelia Jana, 6 rozdział 60 wersetu. Oni się gorszą Jezusem, dlatego że On siebie stawia w miejscu życia. Zobaczcie, oni nie zarzucają Mu wcześniej tego, że powiedział coś, co jest gorszące. Oni czują się zgorszeni tym, że On stawia się w miejscu życia. On mówi wyraźnie, kto mnie nie je, kto mnie nie spożywa, kto nie trawi mnie, ten nie może być moim uczniem. Wielokrotnie spośród uczniów Jego usłyszawszy to mówiło, twarda to mowa, któż jej słuchać może. A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im, to was gorszy? Cóż dopiero, gdy użycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwszy? On pyta swoich uczniów, czy gorszy was to, że jestem jedyną szansą na przetrwanie? Jedyną. W tym miejscu Jezus zaczyna mówić o sobie jako o istocie przedwiecznej. O tym, że jest Bogiem, który zstąpił tutaj na ziemię. Duch ożywia, mówi. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem. Bardzo ważna zasada, którą Jezus objawia. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Często ludzie myślą, że coś, co jest poza duchem, jest w stanie w jakikolwiek sposób pomóc człowiekowi. Dodać coś. Próbują połączyć sferę duchową i sferę cielesną. Myślą, że można razem to jakoś zgrać. Ale Jezus to wyraźnie dzieli. Mówi, duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. W czym nie pomaga ciało? W ożywieniu. Od do czego jest ciało? Do wykonania jurysdykcji ducha. Ciało do niczego więcej się nie nadaje. Ciało, czyli cała psychofizyczność w tym wypadku. Nie mówimy tutaj o ciele jakby fizycznym, nie mówimy też tutaj o starej naturze. Tutaj jest mowa o psychofizyczności, czyli cała nasza dusza i nasza zewnętrzna fizyczna powłoka nie nadaje się do niczego innego, jak tylko do tego, aby wykonywać zalecenia odrodzonego ducha. Do niczego więcej. Stąd napisane w innym miejscu Pisma, że On mędrców poniża. Ludzi, którzy pokładają uwagę, jakby wartość tylko w psychofizyczności. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem. Słowa, które powiedziałem, są duchem. Wiecie, wielokrotnie jak się mówi o duchu, to gdzieś się mega rozmywa w ludziach. Ale tutaj jest napisane, słowa, które do was powiedziałem, są duchem. W jaki sposób rozpoznajemy rzecz duchową? Poprzez to, że jest to jakaś prawda Boża. Jest to coś, co powiedział Bóg. Jakaś Boża prawda, jakieś prawidło. To tak rozpoznajemy podstawę ducha. Ducha nie rozpoznajemy przez to, że jest manifest. Bo w ogóle wiesz, że jak widzisz manifest, to nie widzisz ducha, tylko manifest ducha. Czyli skutek działania ducha. Jak ktoś ma raka i znika mu rak, to ty nie widzisz ducha, tylko efekt działania ducha. Ale za każdym razem, kiedy ty weźmiesz słowo, czyli prawidło Boże, to masz kontakt z duchem. Co to oznacza? To znaczy, że jeżeli na przykład ty wyznajesz prawdę Bożą, to ty uwalniasz ducha. Potężną moc. Słowa moje są duchem i życiem, czyli one niosą życie. Dlaczego tak mocno naciskamy na ruch wiary? Dlaczego tak mocno się na to ciśnie? Dlaczego tak mocno się ciśnie na prawdę? Dlaczego? Bo to jest broń.
To broń. To jest broń. Kiedyś taki jeden człowiek, a on chciał coś niedobrego mi zrobić. Więc mu powiedziałem, Bosiu, pomodlę. Jakiś rok temu pewien człowiek mocno szykanował nas w internecie. Taka postać, która była taka dosyć medialna, szykanował nas. I z nim nie mogliśmy złapać kontaktu żadnego, bo chcieliśmy go uczciwie ostrzec. Ale złapaliśmy kontakt z człowiekiem, który się z nim kontaktował. I Agata powiedziała, i przekaż mu, że jeśli nie przestanie, to się pomodlę. I on do niego, on się z nim skontaktował i powiedział, posłuchaj, ona powiedziała, że się pomodli. I ona wie, co mówi. I on przestał nas szykanować. Ten człowiek. O co chodzi? Słowa Boga są życiem. Produkuje je duch. Kiedy stajesz na słowie, kiedy uwalniasz słowo, to w 100% działa Duch Święty. Nie w 0,5%, tylko w 100% musi działać. Ponieważ on mówi, słowa moje są duchem i życiem. Musisz w to wierzyć teraz. Musisz wierzyć w to. Że jak ty uwalniasz prawdę Bożą, ty stoisz na prawdzie Bożej i uwalniasz tą prawdę Bożą, to musi działać, bo to jest Duch Święty. To nie może nie zadziałać. Bo wtedy on zaparłby się sam siebie. Rozumiecie, jak ważny jest czynnik wiary? Bo kiedy ty nie wierzysz w to, to nie działa. To nie działa. Bo wiara, ona jest kluczem, tak, do uwolnienia mocy. A tutaj jest jasna informacja. Słowa moje są duchem. I życiem. Lecz są spośród was tacy, którzy nie wierzą. Zobaczcie, co Jezus teraz zarzuca. On mówi, słowa moje są duchem i życiem, lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Czyli wystarczy nie wierzyć i zamykamy drogę Duchowi Świętemu. Zamykamy drogę mocy i zamykamy drogę przepływowi życia. Natychmiast. Jednym aktem niewiary. Wystarczy nie wierzyć i wiąże się Bogu ręce. Lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący. I kto go wyda? Kozactwo. Od początku wiedział, którzy są niewierzący, jednak się z nimi zadawał. Wchodzi. Wiedział, kto go wyda. Szedł tam. Dla mnie zrobienie Judasza skarbnikiem grupy ewangelizacyjnej 12 apostołów z Mesjaszem na czele to jest szczyt humoru Boga. Rozumiesz, co z nim musiało być z Jezusem? On wiedział, którzy są niewierzący. I on wiedział, kto go wyda. Mimo wszystko tam szedł. To twój mesjasz. I dziś jest w tobie. I uzdolnił cię do tego, żeby być dokładnie taki na końcu. Pytanie, kto cię może zranić? Pytanie, kto może spowodować, żebyś się cofnął? Rozumiecie? Pytanie, czy jest jakieś miejsce na ziemi, do którego nie możesz wejść, żeby sprawdzić, czy tam jest Bóg. Czy istnieje jakaś grupa ludzi, w którą nie możesz wejść. Nie ma. I mówił, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu nie jest dane od Ojca. Co tu Jezus pokazuje? Że w
wiara jest bardzo widoczna przez Boga. Bóg reaguje na wiarę. Co On daje? W jaki sposób On daje? Zobacz. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu nie jest to dane od Ojca. Ale co jest mu dane? Jeśli nie jest mu to dane. Jak ludzie mówią, no tak, tutaj chodzi o to, że to nie każdy może przyjść do Jezusa. Takie są tłumaczenia pierwotne. Tylko ci, którym jest to dane od Ojca. Ale ten werset nie pokazuje tego. Ten werset jest rozciągnięciem poprzedniego, który mówi, Jezus wiedział, którzy są niewierzący. Bóg wie, kto nie wierzy. Bóg wie, kto nie wierzy. I ten, który nie wierzy, nie jest przeznaczony do sukcesu. Bo sukces osiąga się tylko przez wiarę. On to wie, co nie znaczy, że to zaplanował. On nie zaplanował, ale on to wie. On widzi ludzi wiary i ludzi wiary ukierunkowuje na swojego Syna. Jakich ludzi? Ludzi wiary. Kogo On popycha do Syna? Ludzi wiary. Bo innych popchnąć co? Nie może, a nie chce. On nie może ludzi niewiary popchnąć do Syna. Bo ludzie niewiary nie wierzą. To co im może zrobić Bóg, który komunikuje się z ludzkością przez wiarę? No co? Nic. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już nie chodziło. Od tej chwili zawrócili. Wystarczyło postawić ich w miejscu absolutnej potrzeby wiary, tak, żeby zrobić przesiew. Wystarczyło, że Mesjasz powiedział, jestem jedyną szansą dla was i musicie w to uwierzyć. Wystarczyło to, żeby zrobić przesiew. Ludzie mówią do nas, bo wy robicie selekcję w kościołach. Wy odrzucacie ludzi. Ja mówię, ja nie odrzucamy ludzi. My robimy selekcję, my nie dzielimy ludzi, nie różnicujemy. My mówimy prostą rzecz. Z Bogiem kontaktujemy się za pomocą poddania się Jezusowi i absolutnej wiary w Jego Słowo. Inaczej nie kontaktujemy się. Kto nie poddaje się Bogu, uznawszy Jezusa jako Pana i Zbawiciela i jest nieposłuszny lub jest nieposłuszny prawidłom Bożym, tak? Nie ma żadnych szans na komunikację z Bogiem. Idzie w drugą stronę. Ilu ludzi odchodzi, bo stają w miejscu wiary? Muszą wierzyć. I co robią? Gorszą się. Pokażę im się wierzyć. Myślałem, że jak się nawrócę, to wszystko się od razu zdarzy. Ja mówię, ja nic ci nie powiedział, że będziesz musiał wierzyć. To ja tak nie chcę. To nie. Ty nie chcesz, to idź do nominalnego kościoła, gdzie nikt od ciebie wiary nie będzie wymagał. Tam nikt nie będzie wymagał od ciebie wiary. Wtedy Jezus rzekł do 12, czyli wy chcecie odejść? Kocham to Jego zachętę. Kołcz pierwszej ligi. Widzieliście jaki kołcz? Często ludzie mówią, jak ze mną rozmawiałem, mówią, dlaczego ty mnie zniechęcasz? Ja mówię, zniechęcam cię, bo taki Bóg jest. Bóg zachęca. Ja mówię, do czego? Weź mi pokaż. Jedną formułę taką w życiu Jezusa. On nigdy do tych 12 swoich nie powiedział w ogóle nic takiego, co by było w ogóle zachęcające. Nic. Cały czas chodzi i mówi tak. Zabiją mnie. Potem stanę z martwych. Przyjdą na was prześladowania. Ale nie martwcie się. Nie jestem z tego świata. Wy też nie jesteście z tego świata. Macie mój pokój. Dacie radę. Prześladowania mieć będziecie. I cały czas im takie miksy wali.
człowieku. Cały czas odnosi się do tego, tak? Że będą w życiu mieli cholernie trudno i że będą musieli w Niego wierzyć, aby przez to przejść. Cały czas! Cały czas! I teraz się odwraca do nich i w tym całym kotle pyta się, czy też chcecie odejść. Zostawiają go inni. Zostaje przy nim ta dwunastka, czy chcecie odejść. Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. O co chodzi? Co to jest za odpowiedź? To jest jedyna prawidłowa odpowiedź. Nie, Boże, kocham Cię, pójdę ze Tobą na koniec świata. Nie. Wiesz co? Boże, nie mam już dokąd iść. Jestem zdany na Ciebie. Już mam wszystko popalone. O, to się tak rozmawia z Bogiem. To jest jedyna prawidłowa odpowiedź. Dokąd pójdziemy? Boże, mamy tylko Ciebie. Ty masz klucze życia. My nie mamy dokąd pójść. Wiesz, jaka jest recepta na niewycofanie się? Uświadomienie sobie, że nie masz dokąd pójść. Nie masz żadnej alternatywy. Dlatego tak ciśniemy na ludzi, mówię, wytnij wszystko, co do tej pory Cię trzymało. Zerwij w ogóle kontakty, mosty, zwal, spal. A potem, jak będziesz chciał wrócić do tych ludzi, to po wodzie będziesz szedł. Spal mosty! Nie bądź z nimi związany. Rozwiąż się. Rozwiąż się. Rozwiąż się w duchu, rozwiąż się na poziomie psychiki i rozwiąż się wielokrotnie, jeśli trzeba, na poziomie ciała. Ja pamiętam, jak dziś, jak łamałem przekleństwo pokoleniowe w moim życiu, poszedłem na cmentarz, wlazłem na grób moich dziadków, powiedziałem, w imieniu Jezusa nie ma nic wspólnego z rodziną Kamińskich. Wlazłem na grób potem mojego ojca, przekląłem w ogóle całą tą rodzinę, w ogóle Piotrowskich. Mówię, won! Ja wiem, jaki ja jestem. Jestem Chrystusowy, nie mam nic z tym wspólnego, nic nie mam z tym wspólnego, nic, nic. Kiedyś jeszcze specjalnie Święto Zmarłych poszedłem, tam rodzina była u ojca na grobie. Sprzątają ten grób, czyszczą go. A ja stoję, mówię, dzień dobry. Ciotka do mnie mówi, nie odpowiedziałem, dzień dobry. Mówi, to nie można u ojca posprzątać. Ja mówię, to nie jest mój ojciec. Tu nie leży mój ojciec. Jak możesz? Ja mówię, mogę. Jeszcze poszedłem specjalnie się podroczyć. Rozumiem, żeby odciąć się od tego wszystkiego. Okay. Żeby nawet nie mieli skrawka nadziei na to, że ja mam coś z tym wspólnego. Skrawka nadziei. Bo dopiero z tej perspektywy ja mogę głosić. Kto mnie przeklnie, ten mnie przeklnie. Kto mnie pokocha, ten mnie pokocha. Rozumiesz? On spalił mosty, ten Piotr. Mówi, kogo? Do kogo my pójdziemy? I zobaczcie, ten Piotr wcale nie był kozak wielki. Pamiętamy o tym, tak? To tu z ust Piotra pada. To nie pada z ust jakiegoś wielkiego kozaka, tylko tu mamy Piotrka, tak? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. To jest wyznanie. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem. To Ty jesteś Chrystus. Mamy tylko Ciebie, Jezus. Nikogo więcej nie mamy. Jezus odpowiedział im, czy nie 12 nas was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem. No kurczę, w tym momencie mówię, Panie Boże, mówię, Panie Boże. No już rozumiem, że powiedziałeś, kto chce odejść. No ale się deklarują. No Piotr tu jako lider wychodzi i mówi, w ogóle nie mamy dokąd pójść. Jezus, idziemy za Tobą. Mówi, chociażbyś powiedział w porządku. Nie! Jedzie dalej w tej samej nucie. Czyż nie 12 was wybrałem, a jeden z was jest diabłem? No kurczę, człowieku. Powiem wam coś. Jak przyjdzie wam do głowy narzekać na liderów waszych, to pomyślcie, jaki jest on. Jeszcze raz? Jak wam przyjdzie do głowy narzekać na liderów, to pomyślcie, jaki jest on. Ten główny lider.
takiego mamy arcylidera. I mówił o Judaszu, synu Szymona z Kariotu. Potem miał go wydać, a był jednym z 12. Słowo wiedzy. Wielu ludzi mówi, że on to wiedział jako Bóg. Nie. To słowo wiedzy było. Takie, jakie masz niejednokrotnie ty. A potem chodził Jezus po Galilei. Nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. Jeszcze raz. A potem chodził Jezus po Galilei. Nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. Czy Jezus był odważny, czy nie, myślicie? Tak. Był? A dlaczego nie chciał iść? Bo był mądry. Bo był mądry. Jak Duch Święty mówi do ciebie, idź, to idź. Jak Duch Święty mówi do ciebie, uciekaj, to uciekaj. Jak Duch Święty mówi do ciebie, siedź, to siedź. Jak mówi, stój, to stój. Bo to Duch Święty. To Duch Święty. To, że on nie szedł do Judei, nie było wynikiem braku odwagi, tylko było wynikiem mądrości, którą posiadał. Jezus miał cel. Celem było umrzeć na krzyżu. Rozumiecie? A nie być zasiekanym mieczami. Albo zabitym kamieniami. On nawet swoją śmierć obwarował wiarą. On nawet nie dał się zabić w innym momencie. Rozumiesz? To był człowiek wiary. Wierzył o swoją śmierć. W konkretnym miejscu. W konkretny sposób. Możesz nawet swoją śmierć zaplanować, jak będziesz chciał. Wystarczy, że będziesz chciał. Ja swoją zaplanowałem. Zaplanowałem sobie śmierć. Dlatego mam wywalone na wszystkie impulsy śmierci. Śmierć do mnie mówi, zabiorę cię. Ja mówię, gówno prawda, bo ja cię zaprogramowałem. To ja ci powiem, kiedy mnie zabierzesz. Wezmę cię. Ty przyjdziesz i mnie zabierzesz. Odejdę w chwale, tak jak będę chciał. Jeszcze nie wiem dokładnie, który to będzie dzień. A było blisko żydowskie święto namiotów. Rzekli więc do niego bracia jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Ten fragment też wielokrotnie jest tłumaczony, że tutaj bracia jego, wiemy, że miał braci, Kościół katolicki tłumaczy kuzyni. Ale niestety Maria miała dzieci. W związku z tym też nie była dziewicą niestety. Do końca. No i dobrze zresztą. Tutaj jest napisane, że oni mówią, aby on szedł gdzieś. Szedł na to święto i tam głosił. I wielu ludzi twierdzi, że oni już tutaj rozpoznawali w nim Mesjasza. No to nie jest prawda. Ten fragment to jest fragment, to jest typowy sarkazm. Oni tutaj jeszcze z niego szydzą. Oni tutaj jeszcze mówią jakby w taki prześmiewczy sposób o nim. Tutaj Jezus nie jest rozpoznany przez swoją najbliższą rodzinę jako Mesjasz. Istnieją też różne spory w ogóle o Marię w tym wszystkim. O to, czy Maria i na jakim odcinku, że tak powiem, Maria była w pełni świadoma, że on jest Mesjaszem. Bo to wcale nie jest takie pewne, że ona od początku wiedziała, że to Mesjasz będzie. To nie do końca, bo to ona dostaje pewną informację od anioła, natomiast, wiecie, sytuacja trwa kilkadziesiąt lat później. To nie się nie dzieje jutro. Wiecie, to młoda dziewczyna, 16-letnia prawdopodobnie, otrzymała informację od anioła,
Natomiast to było bardzo też takie niespójne z tym, co się później działo. Ona potem ona wychodzi za mąż, za Józefa, ona ma z nim dzieci, żyją po prostu. I też zachowania Jezusa są bardzo kontrowersyjne i problematyczne w tym wszystkim. Bo też trzeba to zobaczyć, ten dramat tej sytuacji, ten Jezus się jakby wymyka spod kontroli tej całej kultury żydowskiej. On jakby wychodzi z tego wszystkiego. Więc oni są mega przeciwko niemu, ci jego bracia. My nie wiemy, czy oni się ponawracali wszyscy. Mamy na dzisiaj jeden dowód, że jeden z jego braci się nawrócił. Jeden z jego braci. Nawet archeologia to potwierdziła, ponieważ znaleziono jego grób. Jakub, syn Józefa, brat pański. Taki grobowiec znaleziono. Przypisuje się list Jakuba, jemu właśnie. Mówi się, tradycja jakby mówi o tym, że kiedy on się nawrócił, Jakub kiedy się nawrócił, stał się bardzo gorliwy. Był bardzo gorliwym chrześcijaninem. Nazywano go w enklawach chrześcijańskich wielbłądem, ponieważ miał bardzo grube kolana, bo spędzał bardzo dużo czasu na modlitwach. Klęczył, miał takie narośla na kolanach, tak tradycja opowiada o tym. To był Jakub, syn Józefa, brat pański. Ale tutaj z niego szydzą. Jeszcze mówią, idź tam na to święto, głoś. Idź na to święto. Jeszcze nikt bowiem w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Tylko takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. Oni go odpędzają od siebie. W ogóle Jezus jest persona non grata. On nie pasuje już do nich tam. On jest kłopotliwy. Oczywiście nie zdają sobie sprawy, że prorokują tutaj. To słowo, nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. To jest słowo prorocze. Do Kościoła dzisiaj. Jak ktoś coś w skrytości czyni, to świat go nie pozna. Dlaczego my tak wszystkich wypychamy do tego, żeby byli publiczni? Ja mówię, oddaj swoją twarz, nazwisko, numer telefonu, pokaż się. Nie czyń niczego w skrytości, bo nie będziesz znany. Jak ty nie będziesz znany, to nie będzie znany Chrystus działający przez ciebie. Bądź znany jak najwięcej. Wszędzie. Niech się jedni tobą błogosławią, a inni przeklinają. Bo nawet bracia, piąty werset mówi, jego nie wierzyli w niego. No widzimy, nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Wtedy Jezus powiedział do nich, czas mój jeszcze nie nadszedł. Kocham to, za chwileczkę będę mówił na warsztatach proroczych o tym, o czasach. Czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora, odpowiada Jezus sarkazmem na sarkazm. Mówi, czemu wy nie głosicie Królestwa? Czemu? Często ludzie, kiedy zarzucają mi różne rzeczy, mówią, czemu ty jesteś taki ekspansywny? Czemu to? Czemu tam? Czemu ty nie? Czemu ty nie jesteś taki? Czemu ty nie głosisz? Czemu ty nie szerzysz Królestwa? Czemu nie robisz tego? Jezus mówi, dla was zawsze jest właściwa pora. Na co właściwa pora? Aby głosić Królestwo Boże. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że rzeczy jego są złe. Dlaczego świat nienawidził Jezusa? Bo Jezus głosił publicznie, że czyny świata są złe. On to głosił. Oni tego nie głosili. Oni nie byli spaleni wszędzie. Jezus był. Jezusa nienawidzono. Jego nienawidzono. Wyjdźcie na to święto. Ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił.
To im powiedział i pozostał w Galilei. Uważam, to jest moje subiektywne, nie musicie się z tym zgadzać, ale to jest moje subiektywne odczucie w tym temacie, że oni byli prowadzeni demoniczną siłą. Wtedy właśnie, kiedy kazali mu iść na to święto, kiedy go zachęcali do tego. Uważam, że demony stały za tym. Gdyby Jezus poszedł tam w tym momencie, to by zginął przed krzyżem. Ale Jezus rozumiał, czym są czasy i pory. On wiedział, że prorok ma być ukrzyżowany w Jerozolimie. A gdy bracia jego poszli na to święto, wyjdźcie na to święto, ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział i pozostał w Galilei. A gdy bracia jego poszli na święto, wtedy i on poszedł niejawnie, lecz jakby pokryją. Co zrobił Jezus? Przebrał się. Udawał, że nie jest Jezusem. Udawał, że nie jest Jezusem. Dlaczego? Dlatego, że Jezus chodził w Duchu Świętym, miał do wykonania konkretny plan. Jeżeli Bóg coś ci zleca, jeżeli Bóg daje ci kierunek, rozumiesz, to użyj wszelkich środków, żeby go zrealizować. Nawet gdybyś miał robić cyrk. Nawet gdybyś miał w pewnym sensie się schować. Nawet gdybyś miał w jakimś okresie czasu nie robić nic, a jedynie zrealizować to, co Bóg do ciebie powiedział. Jezus się nie rwał, żeby im pogłosić. Zauważyliście? Jezus taki nie był. Jezus miał kierunek określony i realizował kierunek. Jezus był zorganizowany wewnętrznie. Nie był chaotyczny, nie mówił, okej, wpadnę na to święto, zrobię robotę. On wiedział, co ma robić. On wiedział. Kiedyś modliłem się i Duch Święty do mnie powiedział, możesz głosić na dworcu centralnym. Powiedziałem, dobrze. Przez najbliższe tygodnie jeździłem, oglądałem sobie wszystko na dworcu centralnym. Chodziłem tam sobie. Chodziłem między tymi bezdomnymi, czy ich nie ma. Chodziłem między tymi bezdomnymi. I po chyba trzeciej wizycie takiej, gdzie sobie wszystko obejrzałem, wróciłem do domu, kupiłem sobie ubrania w ciuchach używanych, przebrałem się za bezdomnego. Nie myłem się 3 dni. I pojechałem jako bezdomny na dworzec centralny. Zarosłem, byłem nieumyty i usiadłem wśród bezdomnych. Pili wino. Butelka doszła do mnie. Wziąłem butelkę. Mówię, wiesz, jomuś, dzisiaj chyba nie walę. Czemu? Mówi, pierwszy raz tu jesteś, mówi, napij się. Nie, mówię, chyba nie walę się. Mówię, jakiś taki mam dzień. Mówię, chcesz, to ci powiem. I zacząłem głosić Ewangelię. Głosiłem to Ewangelię do wieczora. Uzdrawiałem tych bezdomnych. Oddawali życie Jezusowi. Na przykład taka rzecz. On tam poszedł inkognito. Poszedł zbadać to wszystko. Zobaczyć, jak działać. Bo on miał plan. Żydzi zaś szukali go w czasie święta i pytali, gdzie on jest? A wśród tłumów wielu mówiono o nim. Jedni mu powiadali, dobry jest. Inni zaś mówili, przeciwnie, przecież lud zwodzi. Nikt
Jednak o nim nie mówił jawnie z obawy przed Żydami. Widzimy, że polowali na Jezusa. Słowo wiedzy pomogło mu w tym. Zbadał temu, poszedł inkognito. Był mądry. Oprócz tego, że jego słowo wiedzy dowiedział się z ust do ust. Może był jednym z plotkujących na swój własny temat. To był Jezus. Twój Mesjasz. A gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi, mówili, skąd u Niego uczoność, skoro się nie uczy. I tylko to interesowało. On nie skończył żydowskiego koledżu religijnego. Skąd ta uczoność? Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc, nauka moja nie jest moja, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Posłuchaj, bardzo ważna rzecz. On na zarzut, że nie jest z Boga, on nie broni swoich przekonań. On mówi tak, to co mówię, nie jest psychofizyczne, lecz z Boga jest. I teraz zwracam się do tych z was, którzy rozumiecie to, co mówię. Reszta mnie nie obchodzi. Jezusa interesowali tylko ci, którzy rozumieli Jego naukę. Jeśli ktoś nie rozumiał Jego nauki, oznaczało, posłuchajcie, że nie nadaje się do Królestwa. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna. Więc jeśli oni nie rozumieli, to oni nie chcieli pełnić Jego woli. Nie interesował ich Bóg. Jezus podaje zasadę, jeśli ktoś chce Boga, dojrzy we mnie Boga. Jeśli kto chce prawdy, dojrzy w moich naukach prawdę. Tylko do tych mówię. Ja kiedyś uważałem, że to jest niestosowne wyrzucać ludzi z Facebooka. Mówię, nie będę ich wyrzucał, bo oni się kiedyś nawrócą. Oni ze mną jechali. Ja na początku tam z nimi rozmawiałem przez pierwsze tam lata, różne rzeczy tam krzyczałem, szumiałem, płakałem, gromiłem, co ja tam nie robię. Nie wyrzucałem ich. Aż potem dojrzałem. Dojrzałem. I zaczęły docierać do mnie takie fragmenty. Ja mówię, o Boże, kochany. Wziąłem tutaj Facebook, zacząłem wyrzucać ich. Blokować. Mówię, jazda stąd. Sio. Ja mam tylko możliwość przyjęcia 5000 ludzi. Niech to będą ludzie, którzy chcą mnie słuchać. Interesuje mnie 5000 ludzi, którzy chcą mnie słuchać, bo tyle mogę na ten Facebook załadować. Na co mnie w ogóle jakieś szantrapy, co oni mnie nie chcą słuchać? Przecież we mnie Bóg jest. Kto nie chce mnie słuchać, nie chce Boga słuchać. Nie chce pełnić Jego woli. Co ja w ogóle tutaj robię, Panie Boże? Jestem świętszy niż Ty. Ty dawno powiedziałeś coś na ten temat, a ja dalej tutaj trzymam. Po co ja to trzymam tutaj? A tam w kolejce ludzie czekają. Żeby posłuchać prawdy Bożej. Ludzie w kolejce czekają tam. Ludzie w kolejce czekają. Wiecie, wielokrotnie ludzie, którzy nie chcą Boga, zawracają nam życie. Trzeba iść za myślą Chrystusową. Pomodlić się raz na porządnie, powiedzieć, Panie Boże, niech w moim życiu przestaną się pojawiać ludzie, którzy nie chcą Ciebie. Weź jakąś, połóż jakąś grudź między mnie a nich. Jakąś zaporę, Panie Boże. Ja w ogóle nie chcę ich do końca życia widzieć. Poprowadź mnie, Boże, do synów pokoju. Do tych, którzy chcą Ciebie. A nie ciągle tych, co nie chcą. I pytają, a dlaczego? Bo kapie z tego. Ludzie, którzy chcą, rozumiesz, to będą się w kolejce ustawiać. W zeszłym roku na Woodstocku ludzie stali w kolejce. To mnie mega ujęło.
Jak ci ludzie w kolejce stali po nawrócenie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. On powiedział mi, nie ma nieprawości. Ja jestem szczery. Ja szukam Jego chwały. Czy to nie Mojżesz dał wam prawo? A nikt z was nie wypełnia prawa. W ogóle, zobacz, kupa ortodoksyjnych Żydów, dla których prawo jest Bogiem. Czujesz klimat? Stoisz w ogóle w grupie katolików i mówisz tak, czyż to nie Bóg pokazał wam, że w Najświętszym Sakramencie nie dopatrujemy się opłatka, tak? Tylko istoty Ducha Świętego, ale nikt z was tego nie widzi. Żrecie to i popijacie to winem. Rozumiesz? I nie ma to żadnego znaczenia. To by ubodło tych ludzi. Tych Żydów też to ubodło. Bardzo. Dlaczego chcecie mnie zabić? Jeszcze pyta na końcu w ogóle. Mówi, nie przestrzegacie prawa i chcecie mnie zabić. Lud odpowiedział, demona masz. Kto chce cię zabić? Odpowiadając Jezus rzekł im, jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się dziwicie. Wszak Mojżesz dał wam obrzezanie i w szabat obrzezujecie człowieka. Jeżeli człowiek w szabat przyjmuje obrzezkę, aby nie było naruszone prawo Mojżesza, to dlaczego się na mnie gniewacie, że w szabat uzdrowiłem całego człowieka? Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. On na podstawie ich funkcjonowania pokazywał ich błędy. Wiecie, to jest bardzo ważne, kiedy głosimy do ludzi, żeby pokazywać im, jak odstępują od własnych przekonań. W tym kraju, jak się głosi do ludzi, to trzeba im pokazywać, jak odstępują od własnych przekonań. Mówicie, że przestrzegacie 10 przykazań, a w domach swoich codziennie nazywacie innych ludzi gorszymi od siebie. Mówicie, żeby przestrzegać, że przestrzegacie 10 przykazań, a oczy wasze biegają za pożądliwościami tego świata. Wiecie, jak to boli ludzi? Ale on to robi. Chcę wam też pokazać, na czym polega formuła głoszenia Królestwa. Głoszenie Królestwa to nie jest tylko to, że wychodzimy i mówimy do ludzi, Jezus umarł za twoje grzechy, Jezus stał z martwych, Bóg ci przebaczył grzechy. To też jest ważne, żeby o tym mówić. A to nie jest jedyna rzecz, bo takie rzeczy to też mówi każdy ksiądz w niedzielę. Każdy ksiądz. W niedzielę po 3 razy. A teraz i przez internet. Wiecie, to nie tylko to. On głosił królestwo. To królestwo to było w ogóle coś nie z tego świata. On pokazywał też hipokryzję tych ludzi. Hipokryzję. Ja jestem katolikiem. To jeżeli jesteś katolikiem, tak? To ja ci teraz powiem, czego nie przestrzegasz. Ja ci teraz powiem. Jakim jesteś hipokrytą katolikiem? Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Sprawiedliwy sąd to sąd, którym należy sądzić. Nie z pozoru. Nie sądzi się z pozoru. To jest grzech, sądzić z pozoru. Ważna zasada ukryta. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czy to nie jest ten, którego chcą zabić? Od razu podłapali. A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią, czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to Chrystus? Ale o nim wiemy, skąd pochodzi. Gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. Wiecie, co to było? Stereotyp.
Oni mieli stereotyp. My wiemy, skąd on jest. Przecież on się z Nazaretu pochodzi. My wiemy, a Chrystus to nie wiemy, skąd będzie. Wtedy Jezus wołał w świątyni, ucząc i mówiąc: i znacie mnie, i wiecie, skąd jestem, a przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzien wiary jest ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. On cały czas mówił, że jest z Boga. Cały czas stawiał siebie w miejscu głosu Boga. Cały czas. Zobaczcie, jakie to jest ważne, stawiać siebie w miejscu głosu Boga. Jestem tutaj jako głos Boga do was. Słuchajcie moich słów. Przemawia przeze mnie Bóg. Przeze mnie mówi Bóg. Ja go znam, bo od Niego jestem i On mnie posłał. To były mocne słowa. My gdzieś to czytamy, ale to dla nich to były mocne słowa. On w ogóle siebie określał jako posłańca Bożego. Rozumiecie? Jako Alfę i Omegę. Tego, który jest głosem Boga. I starali się go pojmać. Zobacz, już go pojmać. To. Już starali się go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. I Jezus przez cały czas prezentował w swoich słowach posłannictwo. A wielu z ludu uwierzyło w Niego i mówiło: czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów, niż ten uczyni? I usłyszeli faryzeusze, że lud takie rzeczy o Nim mówi. Wówczas arcykapłani i faryzeusze wysłali sługi, aby Go pojmali. Jak tylko znaleźli się sprzymierzeńcy, znaleźli się ludzie, którzy zaczęli powielać wiarę, tak? Natychmiast siły demoniczne się wzmogły. Nie dziw się, że kiedy zaczynasz odnosić sukcesy w Bogu, zaczynają się podnosić coraz większe siły demoniczne, bo chcą zatrzymać cię. To normalne. Wtedy rzekł Jezus: jeszcze krótki czas będę z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał. Szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie. A gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Wtedy Żydzi mówili między sobą: dokądże ten chce się udać, że mamy go, że my go nie znajdziemy? Czy chce się udać do Żydów rozproszonych między Grekami, uczyć Greków? Cóż to za słowa, które by powiedział: szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Kolejny przykład, że Jezus nie tłumaczy swoich objawień. On po prostu głosi poselstwo. Nie boi się głosić czegoś, co jest niezrozumiałe. Jezus nie głosi do intelektów. Rozumiecie? On nie głosi do intelektów, on nie tłumaczy. On głosi poselstwo. Niezrozumiałe przez niektórych, a przez niektórych zrozumiałe. Bo widzimy tych tutaj, którzy uwierzyli. I widzimy tych, którzy nie uwierzyli. Zostaniemy na tym, przyjaciele.